Dzień dobry Państwu. Mamy godzinę 18. Zapraszam na webinar poświęcony sytuacji bieżącej rynkowej. Tytuł webinaru to jest COVID-19, inflacja, wyzwanie dla inwestora. Gościem dzisiejszego webinaru jest ekspert NN Investment Partners TFI, Wojciech Górny, który omówi, jak pandemia wpłynęła właśnie na działania rządów i banków centralnych, na sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie. Jak inflacja, jak będzie prognozowana w najbliższym czasie i jak obecna sytuacja ekonomiczna właśnie wpływa na poszczególne klasy aktywów i jakie są ich perspektywy na przyszłość. Poza tym zostaną przedstawione złote reguły inwestowania, które pozwolą ograniczyć ryzyko inwestycji. Także zapraszam naszego gościa. Wojtek, oddaję głos. Dzięki, Krzysztof. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten ciemny już wieczór grudniowy, dużo chmur przynajmniej nad Warszawą. Ja mam nadzieję, że dzisiaj podczas tej prezentacji troszkę tych chmur może, które też się zebrały nad rynkiem, szczególnie rynkiem obligacji, może uda mi się rozgonić albo przynajmniej powiedzieć, dlaczego one się nad nami znalazły. Także zapraszam serdecznie. Będę mówił o ekonomii, o rynkach kapitałowych i oczywiście o tym, jak COVID i jak inflacja wpływa na to, co w tych obu segmentach, w obu sektorach obserwujemy. Ja nazywam się Wojciech Górny i pracuję w firmie NN Investment Partners, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, gdzie zarządzamy środkami, aktywami naszych klientów. Ja zajmuję się sprzedażą obecnie, natomiast przez wiele lat byłem również zarządzającym funduszami dłużnymi, także mam nadzieję, że będę mógł odpowiedzieć na Państwa pytania po prezentacji, zadawania których serdecznie zapraszam, gdyż też zależy mi na tym, żeby móc rozwiązać jakieś wątpliwości czy odpowiedzieć po prostu na pytania dotyczące ekonomii czy rynków kapitałowych, czy po prostu funduszy inwestycyjnych. Prezentacja będzie się składała z dwóch części. Po pierwsze będę chciał powiedzieć trochę o ekonomii, o gospodarce, bo to jest tak naprawdę najważniejsza część, najważniejszy taki fundament tego, jak teraz rynki kapitałowe się kształtują i ekonomia jest takim najważniejszym czynnikiem, który wpływa na to, jak obserwujemy teraz rynki kapitałowe. W drugiej części już powiem bezpośrednio o rynku, o obligacjach, o akcjach i o tym, jak obecne ruchy na rynku, a szczególnie właśnie na rynku obligacji, wpływają na wyniki produktów, na wyniki funduszy inwestycyjnych, którymi się zajmujemy. I mam nadzieję, że zakończymy to pytaniami od Państwa i odpowiedziami. Także zapraszam serdecznie. Prezentacja będzie trwała około 35 minut, więc będziemy mieli jeszcze chwilę na to, żeby porozmawiać na koniec. Więc zacznijmy od ekonomii. Myślę, że nie ma innego punktu, gdzie mógłbym zacząć tą dzisiejszą prezentację, jak od wybuchu pandemii. To wydarzyło się oczywiście na początku 2020 roku. No ja nie ukrywam, że była to duża rzecz. Oczywiście wszyscy odczuliśmy to też tak społecznie, osobiście, natomiast duża rzecz w tym sensie takim ekonomicznym, gospodarczym i rynkowym, dlatego że wcześniej, w tej przynajmniej ostatniej historii, nie mieliśmy takiego wydarzenia, to jest wydarzenie bez precedensu, które jakby swoim zasięgiem objęło cały świat, to po pierwsze, a po drugie było tak mocne uderzenie, tak mocno uderzyło w to, jak procesy gospodarcze są poustawiane, ta cała ekonomia działała. Lewy wykres pokazuje Państwu siedmiodniową, to jest ten dosyć popularny wykres, siedmiodniową średnią zakażeń na świecie. Tutaj też możemy zobaczyć podział na kontynenty i tu widzimy na tym wykresie, że ten COVID z nami jest cały czas. No to jest główny wniosek z tego wykresu jest taki, że obserwujemy te fale, to jest pierwsza, druga, trzecia fala, teraz wchodzimy w czwartą falę, no i on cały czas gdzieś tam z nami jest. Tutaj też te kontynenty są dotknięte w różny sposób, tu możemy zaobserwować, że Europa, ta ciemna zieleń jest mocniej dotknięta tą obecną falą niż inne kontynenty, natomiast to się zmienia. Natomiast wniosek z tego wykresu jest taki, że ten COVID cały czas z nami jest, mimo szczepionek, mimo różnych działań, on cały czas, jakby my musimy z nim funkcjonować. Co jest widoczne na tym prawym wykresie, który nie jest taki oczywisty, natomiast to jest bardzo ciekawy
wykres indeksów, które zostały stworzone, które pokazują, jak mocno zostało ograniczone życie społeczne, czyli jak te lockdowny miały mocny wpływ na w danych krajach. To oczywiście jest zagraniczne. Za granicą. I teraz 0 to jest brak ograniczeń, a 100 to są bardzo najwyższe ograniczenia. No i jak znowu możemy zaobserwować, zaczęło się od bardzo mocnych ograniczeń. My też pamiętamy, w Polsce mieliśmy bardzo mocny lockdown, ten pierwszy, a później troszkę to zostało złagodzone, natomiast nie zniesione. I do dzisiaj, jak na tym wykresie dokładnie widać, no w wielu krajach to jest w różnych formach, natomiast wszędzie te lockdowny, te ograniczenia życia społecznego jest, co mocno wpływa na gospodarkę. Więc przechodząc teraz jakby z COVID-u, z pandemii do gospodarki, co ta pandemia zrobiła w gospodarce? Więc może cofnijmy się do 2020 roku i powiedzmy, że to była bardzo, no taka już powiedziałam, duża rzecz na rynkach i w gospodarce, dlatego że mieliśmy w tym samym czasie globalny szok podażowy i popytowy. Tak w takich prostych słowach oznacza to, że ci, którzy produkują i którzy dostarczają usługi, nie mogli tego robić, a ci, którzy kupują i towary i usługi, nie mogli ich kupować, albo przynajmniej nie w takim zakresie, jak to poprzednio było. Więc my oczekiwaliśmy bardzo mocnej recesji. I rzeczywiście, jak popatrzymy na ten lewy wykres, czyli to, co mieliśmy, takie dane, które mieliśmy na połowę zeszłego roku, to są dane o wzroście gospodarczym w strefie euro, no to spodziewaliśmy się ponad dwucyfrowych spadków wzrostu gospodarczego, czyli PKB. To jest olbrzymie uderzenie, to jest bardzo mocna rzecz, więc my rzeczywiście u nas w zespole zarządzania myśleliśmy, że to będzie no, duża taka globalna recesja. I ona rzeczywiście taka była, natomiast ten prawy wykres, który już przesuwa nas te trzy kwartały dalej, pokazuje, że ona rzeczywiście była głęboka, choć nie tak głęboka, jak uprzednio myśleliśmy. Tu mieliśmy ten spadek, on był prawie dwucyfrowy, ale nie był dwucyfrowy w Europie, a później mieliśmy szybkie odbicie. I to się nazywa tak zwane odbicie V-kształtne, bo to przypomina literę V. Więc to odbicie było mocne i tak naprawdę jak patrzymy na połowę 2021 roku, no to jesteśmy już ponad tymi poziomami sprzed pandemii. Więc to odbicie, ta recesja była głęboka, ale ona była krótkotrwała. I teraz jak to się stało, że ona rzeczywiście była krótkotrwała, co spowodowało to, że mogliśmy tak szybko z niej wyjść. No i teraz głównym takim bezpiecznikiem, który został wprowadzony, taką pomocą dla gospodarki, to była interwencja rządowa. Rządy w zasadzie wszędzie na świecie wprowadziły olbrzymie programy fiskalne, jak to się fachowo nazywa, czyli po prostu taką pomoc dla przedsiębiorców i dla klientów, czy dla konsumentów może bardziej, dla obywateli, po prostu przekazując im środki na to, żeby oni mogli przetrwać ten ciężki czas lockdownów. No i ten prawy wykres pokazuje, że wskaźnik aktywności produkcyjnej tutaj akurat, no ale to wygląda też na usługowej podobnie, że mamy tu rzeczywiście te V-ki, czyli te mocne odbicia po mocnym spadku, szybkie, mocne odbicie w różnych krajach, to jakby wygląda inaczej trochę, ale ogólnie ten kształt jest zachowany i ta tendencja jest zachowana. Natomiast to też, żeby było jasne, nie odbywa się bez kosztów, bo z kolei ten lewy wykres pokazuje nam, jak to zostało sfinansowane, te wielkie programy fiskalne, no i zostało to sfinansowane po prostu poprzez dodatkowe zadłużenie się państw. Te fioletowe słupki pokazują deficyty budżetowe poszczególnych państw na tym wykresie i widać, że w 2020 roku one są wszędzie bardzo głębokie i nawet te państwa, które miały nadwyżki budżetowe rok wcześniej, musiały sfinansować te wielkie programy no po prostu zadłużaniem się, więc no, jako społeczeństwo pewnie zapłacimy za to w przyszłości, natomiast tak czy siak te programy pozwoliły nam jakby wyciągnąć tą gospodarkę szybko z tej takiej ciężkiej sytuacji. I teraz to odbicie było mocne i ono dalej trwa i rzeczywiście ono jest na przykład w Polsce w około 5% PKB jest prognoza, że za ten rok będziemy mieli, natomiast ono nie jest równe. To nie jest tak, że wróciliśmy wszędzie w punkt, z którym startowaliśmy. Jeżeli weźmiemy teraz nie całą gospodarkę, ale wejdziemy trochę głębiej w rynek pracy, no to zobaczymy, że tutaj to odbicie jest nierówne. Lewy wykres pokazuje nam, że w Polsce poziom zatrudnienia, czyli ta skumulowana zmiana zatrudnienia jest negatywna, czyli my dalej nie wróciliśmy do poziomu zatrudnienia sprzed pandemii. To znaczy, że ilość osób, która pracuje, jest mniejsza niż przed pandemią, mimo tego, że gospodarka wróciła do sił.
Natomiast z drugiej strony, więc można by powiedzieć, że jakby ta siła nabywcza pracowników jest mogłaby być mniejsza. Natomiast prawy wykres nam pokazuje, że ci, którzy mają tą pracę i którzy pracują, zarabiają coraz więcej i ten trend wzrostu płac, mimo tego załamania tutaj covidowego, który jest widoczny na tym wykresie, bardzo szybko nadrobił tą stratę i nawet jest teraz wyżej niż ten taki długoterminowy trend, który był przed pandemią. Czyli wniosek z tego slajdu, z tych dwóch wykresów jest taki, że rzeczywiście nie wróciliśmy do pełnego zatrudnienia, ale te pieniądze gdzieś jak konsumenci mają, żeby je wydać. To nam mówi tak nie wprost, że mamy taki odłożony popyt, który właśnie się realizuje od paru miesięcy w gospodarce i to pomaga tej gospodarce rosnąć. To byli pracownicy, to byli konsumenci. Natomiast co z firmami? Więc jeżeli popatrzymy na firmy, to co się wydarzyło z firmami w 2020 roku, po lockdownach tak naprawdę, no to firmy poczuły się bardzo niepewnie, no bo my też nie wiedzieliśmy jako inwestorzy, też jako konsumenci, co dalej z tym będzie, jak to się dalej rozwinie, co będzie z COVID-em, co będzie z lockdownami, jaki będzie popyt, to jak mamy dalej reagować jako przedsiębiorcy. Więc to, co zrobiły głównie firmy, to przestały inwestować. Po prostu wstrzymały rękę i powiedziały, ok, ja chwilę poczekam, zobaczę jak to będzie, więc nie będę brał kredytów i tak naprawdę te środki, które mam, sobie odłożę. Pięknie, widać to na lewym wykresie, gdzie mamy zmianę tak naprawdę, dynamikę kredytów o charakterze bieżącym dla przedsiębiorstw, dla firm oraz depozyty. I tak jak kredyty mają dynamikę ujemną, czy miały w 2020 roku i to widać ewidentnie, czyli te inwestycje zostały po prostu wstrzymane, o tyle depozyty nam bardzo, bardzo urosły, bo firmy dostały te finansowanie od rządu, natomiast nie inwestowały tych środków, więc lokowały je w bankach na depozytach, stąd też no te środki tam po prostu zostały zatrzymane w bankach na depozytach. No i teraz to jest druga noga takiego odłożonego popytu, dlatego o tym mówię, że firmy też, gdy poczują się już pewnie, one zaczną w końcu wydawać te pieniądze i to jest ta druga noga tego odłożonego popytu, który wspiera ten rozwój gospodarczy. A dlaczego mówię o tym odłożonym popycie, zaraz wytłumaczę przy następnych slajdach. I teraz, jak mówiłem, to odbicie gospodarcze nie jest równe. Ona nie jest tak, że w każdym miejscu wróciliśmy w miejsce, w którym startowaliśmy przed COVID-em i tak jest na przykład przy produkcji. Mamy zatory, takie tak to się ładnie nazywa, wąskie gardła, gdzie niektórzy, którzy chcą produkować, nie mogą tego robić. Prawy wykres to pokazuje, gdzie mamy produkcję sprzedaną w Polsce, natomiast ta szara linia to jest motoryzacja, która mimo tego, że jest duży popyt na nowe samochody, no to te fabryki samochodów nie mogą w pełni pracować, dlatego że nie mają po prostu podzespołów. Czyli firmy produkujące podzespoły, konkretnie te chipy do samochodów, nie nadążają z produkcją, dlatego że były przez chwilę zamknięte i te łańcuchy dostaw zostały albo przerwane, albo ograniczone. Więc to odbicie gospodarcze nie jest równe i nie jest takie pełne, można by powiedzieć, chociaż jest mocne. Natomiast to, co się dzieje, to jest tak, że mamy ten odłożony popyt, który jest dosyć spory i on jest większy niż normalnie, dlatego że on nadrabia te stracone miesiące, można by powiedzieć. Natomiast podaż nie nadąża, nie jest aż tak elastyczna, jak to się ekonomicznie mówi. Czyli nie można aż tak szybko zwiększyć podaży, bo nam brakuje albo surowców, albo nie możemy ich dostać. I ten lewy wykres pokazuje, co się wtedy dzieje. To akurat są ceny frachtu, czyli na lewym wykresie ceny frachtu na świecie. Frachtu, czyli transportu morskiego z portu do portu. I jakby popyt na ten fracht był na tyle duży, na tyle chcieliśmy tych towarów przewieźć w jednym okresie, że nie mogliśmy tego dokładnie zrobić. Czyli nie mogliśmy jakby mieć tej możliwości, dlatego że nie było aż tylu statków, albo może jeszcze inaczej, porty nie nadążały z ładowaniem, wyładowaniem i tak dalej. I to jest przykład taki, że jeżeli mamy nierównowagę, nieefektywność w rynku, gdzie mamy popyt wyższy niż podaż, no to ceny tego frachtu, jak to widać na tym wykresie, mocno, mocno urosły, wielokrotnie urosły. No i to jest jakby wstęp do tego, co się dzieje, gdy te nierównowagi się zbudowały. Mamy odłożony popyt, mamy nieelastyczną podaż, więc mamy wyższe ceny, dlatego że popyt jest wyższy niż podaż. I teraz najbardziej jasno i wyraźnie widać to na rynku surowców. To właśnie ceny surowców przez ostatni rok czy ostatnie dwa lata bardzo wzrosły w niektórych miejscach nawet kilkukrotnie.
Widać to ostatnio było bardzo głośno, były ceny energii, które mieliśmy wiele raportów, analiz, że ceny ropy, ceny gazu czy ceny węgla kamiennego bardzo mocno wzrosły. To się przełożyło na wzrost cen energii na świecie, to pokazuje ten lewy wykres, który mówi, że nawet dwukrotnie te ceny w niektórych miejscach wzrosły, ale tak naprawdę wszędzie jest drożej, czyli niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w świecie, na którym kontynencie, te ceny energii były wyższe, właśnie przez te ceny surowców. Natomiast to też wpływa na ceny innych surowców, bo jeżeli mamy takie surowce jak magnez czy krzem, które mi, mówiąc szczerze, niewiele wcześniej coś mówiły, ale jak się okazało, że w Chinach, bo to akurat jest wykres cen z Chin, z prawej strony magnezu i krzemu, w Chinach okazało się, że nie masz tylu mocy wytwórczych, bo to są bardzo energochłonne produkcje i magnezu i krzemu, ale z drugiej strony bardzo potrzebne. Więc jeżeli mieliśmy problemy z energią, z cenami energii, z dostępnością tej energii, czyli z surowcami, no to wtedy te ceny również bardzo mocno wzrosły. Więc ceny surowców, sektor surowców ogólnie ma za sobą no, bardzo, bardzo dynamiczny wzrost cen. Zresztą nie trzeba patrzeć na wykresy, wystarczy pojechać, nie wiem, na stację benzynową i zobaczyć, jakie są ceny ropy czy benzyny. I to chyba nam wprost powie tą całą historię, o której właśnie tutaj powiedziałem na tym slajdzie. No więc podsumowując, ja mówię cały czas o wzroście cen, ale wzrost cen to jest nic więcej jak po prostu inflacja. I ta inflacja, chcieliśmy tej inflacji, banki centralne przez lata ostatnie, mówiąc szczerze, takie dekady już nawet, mówiły o tym, że ta inflacja powinna być wyższa i że one swoje działania tak kierunkują, żeby ona była wyższa. No i w końcu można by powiedzieć, doczekaliśmy się. Tutaj ten obrazek pokazuje, że inflacja to jest w zasadzie temat numer jeden we wszystkich agencjach informacyjnych obecnie, szczególnie w tych ekonomicznych, bo ta inflacja jest najwyższa od kilku dekad. Również w Polsce ten poziom inflacji jest bardzo wysoki, o czym zaraz powiem. Więc podsumowując, skąd się ta inflacja wzięła? Skąd ten poziom wysokiej inflacji się wziął? No to po pierwsze mamy otwarcie gospodarki, zwiększony popyt. To się nałożyło na nieelastyczną podaż, czyli tak zwane wąskie gardła, problemy z dostępem produktów, z dostępem do usług i dlatego ceny rosną. Mamy wzrost cen surowców, trochę pochodna tych dwóch rzeczy wcześniej, dwóch. Na to się nakłada, co pokazywałem wcześniej na tym wykresie polskiego rynku pracy, presja płacowa ze strony pracowników, no bo jeżeli oni mają wyższe ceny w sklepach, no to chcą więcej zarabiać. To jest trochę właśnie spirala, która się troszkę nakręca teraz. No i koniec końców, może ostatnie, ale nie mniej ważne, to jest większa podaż pieniądza. Takim kolokwialnym językiem potocznym mówi się, że banki centralne wydrukowały bardzo dużo gotówki czy pieniądza. No i rzeczywiście może to ekonomicznie nie jest ładny język, ale tak się rzeczywiście stało, tych pieniędzy no, pojawiło się bardzo dużo, co też wpłynęło na to, że ta inflacja mogła się rozpędzić. Więc podsumowując tą inflację, ona jest i ona chwilę pewnie z nami zostanie. Przejdźmy do Polski z tych takich bardzo szerokich, globalnych, że tak powiem, zagadnień. Na tym wykresie widzimy inflację konsumentów w Polsce, czyli ten główny wskaźnik, na który patrzymy, który jest takim właśnie w centrum uwagi obecnie. I jednocześnie ta zielone pole, które jest zaznaczone, to jest takie pole komfortu, można by powiedzieć, Narodowego Banku Polskiego. To jest o punkt procentowy wyżej i niżej od 2,5, bo 2,5 to jest cel Rady Polityki Pieniężnej, cel inflacyjny. Więc między 1,5 a 3,5 Rada Polityki Pieniężnej czuje się w miarę komfortowo. I tutaj na tym wykresie widzimy, na tym wykresie inflacja jest 6,8, natomiast tam w tym tygodniu mieliśmy jeszcze jeden no taki wstępny odczyt inflacji za grudzień i ten odczyt wskazuje na 7,7. I wydaje się, że to nie jest koniec. I wydaje się, że ta inflacja będzie jeszcze wyżej w pierwszym kwartale. Takie są nasze przewidywania, ale też takie są przewidywania rynku. My uważamy, że ta inflacja będzie jeszcze wyżej właśnie i będzie gdzieś miała tą górkę w pierwszym kwartale przyszłego roku. Narodowy Bank Polski bardzo długo podchodził do tego sceptycznie i mówił nam, że to jest tylko przejściowa, że ta inflacja, ten wzrost cen jest tylko przejściowy i że nie bardzo chce na to reagować, o czym będę mówił później. Natomiast no nawet z tego wykresu wynika, że tutaj dzieje się dużo i warto by na to reagować. Więc na co patrzy Bank Centralny w takim razie? No Bank Centralny patrzy na to, co mówią ekonomiści Banku Centralnego, jeżeli chodzi o predykcję inflacji, o prognozę tej inflacji, nie bardzo na to, jaka jest dzisiaj ona, tylko jaka będzie w przyszłym roku czy jeszcze w następnym. I ten lewy wykres pokazuje prognozę inflacyjną, którą NBP opublikował w listopadzie, czyli w zeszłym miesiącu tego roku.
I ona tutaj, jak Państwo możecie zauważyć, ona jeszcze rośnie, ale później według tej prognozy spada w przyszłym roku i gdzieś ta centralna prognoza, czyli ta najbardziej taka prawdopodobna, jest gdzieś w okolicach 3,5, czyli schodzi do tego górnego ograniczenia tego strefy komfortu. Natomiast no, mówiąc wprost, nawet już przy publikacji tej prognozy w listopadzie większość profesjonalnych inwestorów wiedziała, że ona jest za nisko. Nawet jeżeli popatrzymy na tę grudniową inflację, którą dostaliśmy, to ona jest na poziomie 7,7. Jeżeli tak, no to ona jest poza tym zakresem tutaj tej prognozy już w pierwszym miesiącu po tej prognozie. Więc widać tutaj, że Narodowy Bank Polski też to widzi w swoich decyzjach, czy Rada Polityki Pieniężnej bardziej, że ta inflacja będzie wyższa niż ta prognoza, więc pewnie należałoby jednak coś tutaj robić z tą inflacją, działać. No więc jakby od słów do czynów, no i tu bank centralny podniósł stopy procentowe dwukrotnie do tej pory. W październiku była to podwyżka o 40 punktów bazowych, a w listopadzie o 75. Obie te podwyżki były zaskoczeniem, dlatego że rynek w październiku nie spodziewał się w ogóle podwyżki, czy większość uczestników rynku, dlatego że taka była retoryka Rady Polityki Pieniężnej, członków Rady Polityki Pieniężnej, szczególnie prezesa. No ale później, jak już bank centralny zaczął te stopy podnosić, no to widać, że to jest zdecydowany ruch. Więc to, co my oczekujemy i to, czego oczekuje rynek, to jest to, że w przyszłym tygodniu, w środę, my mamy następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i że te stopy ponownie zostaną podniesione i prawdopodobnie zostaną podniesione przynajmniej o 50 punktów bazowych. Dzisiaj czytałem analizę jednego z banków w Polsce i oni mówią już nawet o 75 punktach bazowych po zmianie retoryki prezesa, którą wczoraj obserwowaliśmy. Więc wniosek z tego slajdu, z tego wykresu jest taki, że ta inflacja rośnie, ona rośnie szybko, ona zapewne urośnie jeszcze bardziej, więc Narodowy Bank Polski zaczął podnosić stopy procentowe. Dlaczego? Dlaczego oni podnoszą stopy procentowe? Dlatego, że im wyższe stopy procentowe, tym gospodarka powinna być, tak mówiąc znów prosto, schłodzona. Czyli im wyższy koszt pieniądza, im wyższe oprocentowanie depozytów, tym mniejsza skłonność do inwestycji, a większa skłonność do oszczędzania i odkładania środków na depozyty. Więc to powinno schłodzić tą gospodarkę. Natomiast ważna jest sprawa taka, że jakby powszechną wiedzą jest to, że podwyżki stóp procentowych nie działają teraz, nie działają tu i teraz, tylko one mają taki odłożony dopiero efekt na za kilka kwartałów. Przyjęło się, że to jest za 2-3 kwartały, one mają dopiero jakiś efekt. Więc te podwyżki z października będą, efekt ich widoczny gdzieś w połowie przyszłego roku. I to jest tyle, co jeżeli chodzi o ekonomię, bo ten wstęp ekonomiczny był mi potrzebny, żeby Państwu zrobić taką podstawę do tego, co się dzieje na rynkach. I głównie tutaj będę się skupiał na rynkach obligacji, dlatego że to rynek obligacji jest teraz takim punktem uwagi, dlatego że tam mamy mocne straty na obligacjach, więc to postaram się dzisiaj wytłumaczyć, skąd się one wzięły i co dalej powinno być na tym rynku. Natomiast zanim powiem o rynku kapitałowym i o inwestycjach, to chciałbym tutaj jeszcze jeden slajd omówić, a mianowicie taki, że my jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzamy funduszami, czyli produktami inwestycyjnymi, no i robimy co możemy, żeby tą stopę zwrotu dla klientów osiągnąć jak najwyższą, natomiast nie możemy gwarantować niczego, żadnej docelowej stopy zwrotu. Więc warto zawsze dobrać produkt taki, niezależnie od tego, czy to jest fundusz inwestycyjny, czy jakiś inny produkt inwestycyjny, który jest odpowiedni dla profilu inwestora danego, dla profilu ryzyka danego inwestora. Czyli mówiąc tak wprost, ile możemy stracić. Tak, to jest w dużym skrócie profil ryzyka. I to nałożyć na oczekiwaną stopę zwrotu, czyli ile chcielibyśmy zarobić realnie, patrząc też na rynki i patrząc na możliwości inwestycyjne. I na koniec na to wszystko nałożyć horyzont inwestycyjny, czyli za jaki czas będziemy potrzebować te pieniądze wyjąć z tej inwestycji. Jeżeli mamy ten krótki okres, no to nie polecamy zbyt ryzykownych, zmiennych, wahliwych inwestycji. Jeżeli mamy ten okres bardzo długi, no to mamy już zupełnie inną sytuację, mamy większe pole manewru. Więc zawsze pamiętajmy, rozmawiając o inwestycjach, jak zawsze pamiętajmy te trzy punkty, miejmy z tyłu głowy. Ja jeszcze do nich wrócę, jak już będę mówił o wpływie rynku na produkty. No więc wracając do rynku, cofnijmy się jeszcze raz do tej Rady Polityki Pieniężnej i do tej stopy referencyjnej, bo to jest właśnie, tak się nazywa ta główna stopa NBP, to jest ta pomarańczowa linia na wykresie. I tu widzimy, że te stopy zostały podniesione dwukrotnie, o 40-75 punktów, no i tak my myślimy, że w przyszłym tygodniu one ponownie zostaną podniesione.
Natomiast te szara linia i ta niebieska linia to są rentowności obligacji. I one to rentowności obligacji są bardzo ważne w tej mojej opowieści dzisiejszej, dlatego że one pokazują, jaka jest reakcja rynku obligacji na to, co się dzieje, a szczególnie właśnie na reakcję banku centralnego na tą inflację. Więc możemy zauważyć, że tutaj mamy na tym wykresie rentowności dwuletniej obligacji i dziesięcioletniej obligacji. One się różnią od siebie, ale to nie jest kluczowe. Ważne jest to, że te rentowności zareagowały już wcześniej na to, co się dzieje, pół roku przed bankiem centralnym. Widzimy, że rentowności dwuletniej obligacji bardzo mocno wzrosły jeszcze przed podwyżkami, natomiast rentowności dziesięcioletniej obligacji również rosły i teraz mniej więcej one mają około 3% jedna i druga, rentowność jednej i drugiej obligacji. Co to jest ta rentowność i dlaczego ona jest taka ważna, można by powiedzieć? Rentowność obligacji, znowu w dużym takim skrócie, to jest jej dochodowość, czyli tyle, ile nam przyniesie zysku ta inwestycja. Jeżeli mamy rentowność dwuletniej obligacji na poziomie 3% i tu jest ważny punkt, i utrzymamy tę obligację przez 2 lata, to powinniśmy w pierwszym roku i w drugim roku zarobić w sumie tak, że rocznie będziemy mieli 3%. To jest rentowność tej obligacji, natomiast rentowność też wpływa na cenę, o czym powiem zaraz. No i teraz trochę teorii, ale obiecuję, że naprawdę będzie niewiele tej teorii, 2 slajdy, tylko chciałbym tutaj to przedstawić, żeby móc później przejść do zachowania się rynku i jak to, co się dzieje na rynku, wpływa na nasze produkty i tym samym nasze samopoczucie, na emocje i na nasze wyniki inwestycyjne. Więc ważne z tego punktu widzenia jest to, że im mamy wyższy poziom rentowności, tym jest lepiej dla inwestorów obligacyjnych, dlatego że mamy wyższą potencjalną stopę zwrotu. Natomiast to jest pogląd w długim terminie, czyli do wykupu tych obligacji, albo jeszcze dłużej nawet, jeżeli inwestujemy w fundusze inwestycyjne. Czyli w długim terminie im wyższy poziom rentowności, tym lepiej. Czyli wracając do poziomu rentowności, który przed chwilą pokazywałem, lepiej jest inwestować w obligacje na poziomie rentowności 3 niż 1, bo mamy większą możliwość zarobku na nich, bo co roku ta rentowność będzie nam się odkładać niejako tak, można by tak obrazowo powiedzieć, że ta rentowność odkłada nam się każdego dnia po kawałku. Jak mamy rentowność 1, to odkłada nam się mniej. Jak mamy rentowność 3, to odkłada nam się więcej. Ale to jest w długim terminie. Natomiast w krótkim terminie ważne jest to, co się z tymi rentownościami dzieje, czyli jaki jest kierunek zmian tych rentowności i tempo zmian tych rentowności. Czyli jeżeli rentowności rosną, tak jak teraz to jest niedobrze dla obligacji stałokuponowych szczególnie, czy właśnie dla stałokuponowych, dlatego że ceny obligacji tych spadają. Czyli jeżeli rentowności rosną, to jest negatywny scenariusz, tak jak teraz obserwujemy. Jeżeli rentowności spadają, to jest pozytywny scenariusz dla posiadaczy obligacji. Natomiast to działa tu i teraz. Czyli te zmiany wpływają na cenę obligacji tu i teraz, natomiast ta poziom rentowności sam wpływa na długim terminie. Więc to jest teoria. Wiem, że to może być trochę takie nie do końca zrozumiałe, więc postanowiłem tutaj dać jeden przykład, jak to działało w praktyce w Polsce. I to jest bardzo ciekawy slajd, dlatego że i wykres, dlatego że on pokazuje długoterminowy trend rentowności i cen obligacji w Polsce. Ta pomarańczowa linia to są w dużym skrócie ceny obligacji w Polsce. To jest indeks polskich obligacji skarbowych, czyli taki najważniejszy wskaźnik tego, czy polskie obligacje rosną, czy spadają, czy ich ceny rosną, czy spadają. Natomiast ta niebieska linia pokazuje nam rentowności dziesięcioletniej obligacji. I teraz widać tutaj, że ceny obligacji przez lata rosły. Ta pomarańczowa linia nam się tutaj wspina, więc przez lata te ceny obligacji rosły. Natomiast one nie rosły zawsze równomiernie. Jeżeli popatrzymy na okresy zaznaczone na szaro tutaj, gdzie te rentowności rosły właśnie, no to te rentowności urosły nam w 2013 roku, urosły nam w 2015 roku, na przełomie 2016 i 2017, no i największy wzrost mamy obecnie tutaj w czasie, o którym dzisiaj można powiedzieć, czy w ostatnich miesiącach. Natomiast ważne jest też to, że ten indeks, czyli ceny obligacji, nigdy nie zaliczył takiego spadku, jak to obserwujemy. To jest największy spadek w historii tego indeksu, w historii, można by powiedzieć, rynku obligacji w Polsce, dlatego z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że te rentowności bardzo mocno tu i szybko urosły, które mamy obecnie, które obecnie obserwujemy. Można by powiedzieć, że to nawet jest koniec trendu spadku rentowności,
Natomiast druga sprawa jest taka, że startowaliśmy z tego niskiego punktu, z tego blisko jednego, czyli tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli na dwuletnie obligacje, to nawet zera. Dwuletnie obligacje, rentowność dwuletniej obligacji na początku tego roku była blisko zera. Więc z dwóch powodów tak szybko teraz spadamy, jeżeli chodzi o ceny obligacji. Po pierwsze, że ta wzrost rentowności jest znaczny. Po drugie, że ten bufor bezpieczeństwa, jak można by to tak w cudzysłowie powiedzieć, w przenośni jakoś, czy dać taki przykład, ten bufor bezpieczeństwa jest mały, czy był mały, dlatego że startowaliśmy z tego niskiego poziomu rentowności. Więc to, że te rentowności urosły, to jest źle dla cen obligacji, co ewidentnie widać na tym wykresie i widzicie Państwo na wycenach produktów dłużnych, obligacyjnych. Natomiast to buduje nam ten bufor znowu, czy tą poduszkę bezpieczeństwa na przyszłość. I to jest jakby wniosek z tego wykresu, który ja przynajmniej wynoszę. I teraz przechodząc na to, na takie najważniejsze pytanie, które my dostajemy od naszych inwestorów, czy od naszych partnerów, czy to już jest koniec? Czy to już jest koniec wzrostów rentowności w Polsce? Czy to rzeczywiście ten rynek już wycenił to wszystko, co się dzieje, tą inflację? Czy my dalej będziemy tracić na produktach dłużnych i klienci będą niezadowoleni? No to jest najważniejsze pytanie, które teraz dostajemy i ja nie znam odpowiedzi na to pytanie wprost, ale mogę powiedzieć to, co widzę na rynku. I to, co widzę, to jest, wróćmy znowu na tym wykresie do stopy Rady Polityki Pieniężnej NBP-u, tej stopy referencyjnej, 1,25 obecnie, ale za chwilę pewnie wyżej, oraz rentowności dwuletniej obligacji. To, co widać tutaj na tym z kolei wykresie, to jest to, że ta rentowność po pierwsze zaczęła rosnąć wcześniej, ale po drugie, że ona jest znacznie wyżej niż ta stopa NBP. A jak obserwowaliśmy przez te ostatnie miesiące, czy kwartały, czy nawet lata, one były bardzo silnie skorelowane, one były w bardzo podobnym miejscu, jeden i drugi wskaźnik. Co to nam mówi? Co to nam powinno mówić? No to mówi to, że rynek kapitałowy, obligacyjny czy akcyjny, jakikolwiek, stara się wyprzedzać to, co dzieje się w ekonomii, wyprzedzać działania na przykład banków centralnych. Więc to, co rynek zrobił w ostatnim okresie, jakby nie patrzył na NBP i zapowiedzi jeszcze nie wiem, w czerwcu, lipcu, sierpniu, że oni uważają, że ta inflacja jest przejściowa i że nie będą za bardzo na to reagować, tylko zaczął przeceniać obligacje, zwiększając rentowność tych obligacji. Więc dzisiaj rentowność obligacji dwuletniej jest około 3%, podczas gdy stopa RPP jest na poziomie 1,25. Natomiast co to oznacza na przyszłość? No ten wykres mówi nam, że dzisiaj rynek obligacji wycenia już dzisiaj, że ta stopa Rady Polityki Pieniężnej będzie na poziomie, dam w dużym skrócie, będzie na poziomie 3. To jest trochę oczywiście uproszczenie, ja tu nie mam czasu rozwijać się na ten temat, żeby to obudować wszystkimi disclaimerami, natomiast tak w dużym skrócie jest. Czyli jeżeli, innymi słowy, jeżeli byśmy dzisiaj wiedzieli, że cykl podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego zakończy się na poziomie 3, to powinno być neutralne dla cen obligacji. Czyli te rentowności nie powinny dalej rosnąć, tylko ze względu na to, że bank centralny podniósł stopy do 3. Jeżeli by rynek wyceniał, że te stopy pójdą jeszcze wyżej, to wtedy rzeczywiście te rentowności mogą się przesunąć jeszcze wyżej i ceny jeszcze dalej spaść. Natomiast ten wykres mówi nam, że rynek wycenia już sporo, że rynek wycenia, że te stopy wzrosną jeszcze o znaczną wartość. Więc ten taki negatywny scenariusz dla obligacji się zrealizował i to jest jakby wyprzedzenie tego, co robi Narodowy Bank Polski. I teraz co my myślimy o inflacji i co my myślimy o tym, co zrobi Narodowy Bank Polski? No my myślimy, że teraz będziemy widzieć podwyżki miesiąc po miesiącu, czyli mieliśmy październik, listopad, teraz będziemy mieli grudzień, prawdopodobnie styczeń, więc my oczekujemy szybkich podwyżek, no takich miesiąc po miesiącu, do momentu, kiedy inflacja przestanie rosnąć. Według nas ona przestanie rosnąć w pierwszym kwartale, no i później będziemy mieli takie podejście prawdopodobnie Rady Polityki Pieniężnej, czyli poczekam, zobaczę, jak to dalej się rozwija, bo ta rzeczywiście niepewność jest duża. No to też ja nie zazdroszczę pracy akurat teraz członków Rady Polityki Pieniężnej, bo to jest naprawdę duża niepewność ekonomiczna i taka rynkowa, co dalej z tą inflacją. Więc to jest bardzo ważny wykres, bo on pokazuje, że rynek obligacji już mocno ten negatywny scenariusz ma w cenach, co nie znaczy, że nie może się jeszcze coś złego stać.
No więc teraz przechodząc trochę na produkty, o produktach, nie będę tutaj mówił o nazwach produktów, bo mamy taką konwencję tego spotkania, natomiast przechodząc na fundusze bardziej inwestycyjne. Jeżeli popatrzymy na te fundusze inwestycyjne i możemy je podzielić na różne kategorie, natomiast możemy fundusze podzielić ze względu na to, w co inwestują. I teraz głównie to się przejęło, że dzielimy to na fundusze akcyjne, inwestujące w akcje, obligacyjne, w obligacje, czy nazywane też dłużne. Połączeniem tych dwóch kategorii w jednym portfelu, w jednym funduszu, to są fundusze mieszane. No i mamy jeszcze rzadko, ale mamy takie inne instrumenty, czyli rynek na przykład surowców. I teraz ja przy następnych dwóch slajdach chciałbym powiedzieć o funduszach dłużnych, dlatego że to jest, jakby tak jak powiedziałem, centrum uwagi obecnie, dlatego że one są pod obstrzałem, bo one mają często straty po prostu, do czego klienci nie byli przyzwyczajeni przez ostatnie lata, bo głównie zarabiali na obligacjach. Więc jakbyśmy mogli podzielić dalej te fundusze dłużne na trzy kategorie i dwie z tych kategorii później jeszcze mówię na następnym slajdzie. Więc możemy to podzielić na fundusze od lewej, skarbowe długoterminowe i skarbowe krótkoterminowe, czyli to są dwie kategorie, gdzie te fundusze inwestują w obligacje rządowe, czyli tak jak obligacje Polski na przykład. Więc tutaj nie bardzo myślimy o ryzyku upadłości tego emitenta, tylko bardziej myślimy, gdzie są stopy procentowe, gdzie Narodowy Bank Polski ustawi tą stopę referencyjną, jaka jest inflacja w Polsce, jaki jest popyt, podaż tych obligacji i tak dalej, i tak dalej. To są fundusze, które są właśnie wrażliwe bardziej lub mniej na te zmiany rentowności, co właśnie widać na tym slajdzie, dlatego że te obligacje długoterminowe mają dużą wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Natomiast obligacje krótkoterminowe mają niską wrażliwość na zmiany stóp. Ja jakby wytłumaczenie tego, dlaczego tak jest, to jest trochę poza zakresem tego spotkania, natomiast ważne jest to, żeby zrozumieć, że są różne produkty dłużne i one różnie reagują na to, co się dzieje na rynku. Innymi funduszami są fundusze obligacji korporacyjnych, które inwestują w obligacje przedsiębiorstw, a nie krajów. Natomiast one mają trochę inną wrażliwość, one bardziej patrzą na to, jaką mają kondycję ci emitenci, czyli te przedsiębiorstwa, które ten dług wyemitowały. Więc o nich nie będę dzisiaj mówił. Więc wracając do funduszy skarbowych, długoterminowych i krótkoterminowych, bo to są dwa najbardziej popularne sektory inwestycyjne w Polsce, w ogóle ze wszystkich klas funduszy. Więc jeżeli popatrzymy na to, jak te fundusze się zachowywały, właśnie do obligacji krótkoterminowych i długoterminowych, i one zachowały się inaczej w danym scenariuszu. Teraz to oba są fundusze dłużne. Oba inwestują w obligacje skarbowe. Natomiast wrażliwość na zmiany stóp procentowych jest inna w tych produktach. I tak jak widzimy, po lewej stronie jest pokazana roczna stopa zwrotu, czyli od dzisiaj do 12 miesięcy wstecz. Jeżeli 12 miesięcy temu kupiliśmy, to jaką dzisiaj mamy stopę zwrotu? Więc jeżeli mamy fundusz obligacji krótkoterminowych, ten fundusz z niską wrażliwością na zmiany rentowności, to on u nas jest nawet na plusie. Czyli mimo tego bardzo niekorzystnego otoczenia ekonomicznego i rynkowego, czyli wzrostu rentowności, temu funduszowi udało się utrzymać ten pozytywny wynik w tym 12-miesięcznym horyzoncie. Versus fundusz obligacji długoterminowych, który ma stopę zwrotu 12-miesięczną minus 5, a trzeba Państwu wiedzieć, że to jest i tak jeden z lepszych produktów na rynku, czyli jakby inni mają jeszcze większe minusy. Więc skąd się to wzięło? No właśnie z tego, że mamy fundusz obligacji długoterminowych, czyli ten wrażliwy na zmianę rentowności, na wzrost rentowności konkretnie. Więc można by zadać pytanie, no okej, no to po co inwestować w takim razie w fundusz obligacji długoterminowych, skoro on ma taki minus tutaj? No właśnie dlatego, że jak popatrzymy na wykres pięcioletni, czyli ten wykres z prawej strony, stopy zwrotu, no to widzimy, że przy spadku rentowności ten fundusz był w stanie generować nawet stopę zwrotu wyższą o nawet 10% niż ten fundusz obligacji krótkoterminowych. Więc w zależności od tego, jaki mamy scenariusz rynkowy, w zależności od tego, jakie mamy przewidywania co do gospodarki, czy rynku, czy stopy Narodowego Banku Polskiego, powinniśmy dobrać taki fundusz, żeby był odpowiedni danego profilu ryzyka. Czyli jeżeli my źle się czujemy ze zmiennością, to nie powinniśmy brać produktów, które mocno się mogą ruszyć, czyli tych produktów wrażliwych. I to jest jakby na tym slajdzie chciałem Państwu pokazać, że nawet produkty dłużne, które ogólnie są uznawane za bezpieczne, bo one rzeczywiście mają niższą zmienność niż na przykład akcje, one się między sobą różnią i warto tutaj podyskutować z doradcą bankowym, ze specjalistą, czym one się różnią i który produkt wybrać, żeby być po prostu komfortowo, bo
w komfortowej sytuacji, bo inwestor powinien czuć się dobrze ze swoimi inwestycjami i być ok nawet ze stratami, bo powinien móc być w stanie zaakceptować to, ile aktualnie, jaki jest stan jego rejestru, dlatego że no o to w tym wszystkim chodzi. To chodzi o to, żeby, no żeby zarabiać i żeby powiększać swój majątek, ale tak, żeby nie wprowadzała tam dużo negatywnych emocji do nas. To jest właśnie cała ten dobry sposób inwestycji, taki jak powinien wyglądać. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o fundusze dłużne. Natomiast obok nich mamy fundusze akcyjne. I teraz o to w funduszach akcyjnych dosłownie mam dwa slajdy, bo one troszkę były zapomniane przez ostatnie lata w Polsce, dlatego że polska giełda nie była aż tak mocna jak zagraniczne. Natomiast chciałbym powiedzieć o funduszach akcji dosłownie tutaj chwilę. No i teraz głównie dlatego, żeby pokazać, że akcje to są inne instrumenty niż obligacje. Akcje tak naprawdę są odbiciem sytuacji ekonomicznej, politycznej w danym kraju, dlatego że akcje to są po prostu spółki, to są przedsiębiorstwa. Więc im te przedsiębiorstwa, im jest lepiej się wiedzie, to akcje ich powinny rosnąć w cenie. I natomiast ważnym takim cechą tych funduszy akcyjnych jest to, że one mają dużo większą zmienność niż fundusze obligacji. Czyli i w jedną, i w drugą stronę, i w dół, i w górę. Jak widzimy na tym wykresie, zmienność polskiego indeksu akcyjnego, WIG-u, no jest duża, jest bardzo duża. Natomiast ten indeks w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobił 30%, bijąc w listopadzie swój historyczny szczyt, nawet po tych spadkach, które Państwo mogą tu obserwować na koniec listopada, czyli w grudniu, czyli właśnie tym spadku. To jest i tak plus 30 roczna stopa zwrotu. Natomiast ważne jest w tej całej mojej opowieści o akcjach to, że one reagują na trochę inne czynniki niż obligacje. Czyli to, że akcje teraz mogą rosnąć, a obligacje mają nomen omen pod górkę, czyli tracą na wartości w cenach, no to wynika właśnie z tego, że jedna i druga klasa aktywów trochę ma inne czynniki, które wpływają na wycenę tej klasy aktywów. I dlatego warto to rozważyć przy budowaniu swojego portfela, dlatego żeby mieć ten portfel no, złożony z klasy aktywów, która nam bardziej odpowiada. Więc w Polsce wygląda to tak. Natomiast my dzisiaj rozmawiamy o inflacji, więc pytanie jest takie, czy akcje mogą rosnąć przy takiej wysokiej inflacji? To jest pytanie, które ja bym zadał sobie, jakbym był klientem czy obserwatorem tego wystąpienia. No więc w takim dużym skrócie poziom indeksu akcyjnego czy ceny akcji zależy od tego, czy spółki generują zyski. Czyli jeżeli mamy wzrost zysków spółek, to ich akcje powinny rosnąć. I to jest widoczne na tym lewym wykresie. To jest akurat rynek amerykański, natomiast widzimy, że ta pomarańczowa linia to jest indeks akcyjny, czyli ceny akcji, długoletni wykres od 80. lat i one są dosyć mocno skorelowane z wynikami spółek, czyli jeżeli wynik to jest ta zielona linia. Jeżeli wyniki spółek rosną, to ceny akcji rosną. Więc pytanie jest takie, czy mogą zyski spółek rosnąć w tym otoczeniu inflacyjnym, bo przecież firmy też mają wyższe koszty i mają wyższe koszty surowców, mają wyższe koszty półproduktów, mają wyższe koszty płacowe też pracowników. No więc odpowiedź jest taka, że dopóki firmy będą mogły podnosić ceny swoich towarów, swoich usług, czyli przenosić te koszty na klienta, to tak, to te akcje będą mogły rosnąć. I przez lata firmy nie były w stanie tego robić, dlatego że była globalna konkurencja. Teraz to się zmieniło, co pokazuje ten prawy wykres. Na tym prawym wykresie widzimy rynek amerykański, gdzie już 50% spółek mówi o tym, że te ceny rzeczywiście mogą być przenoszone na klienta, co przy okazji generuje jeszcze wyższą inflację, ale tutaj rozmawiamy o akcjach, więc akcje mogą rosnąć przy tej inflacji, o ile spółkom jest coraz lepiej. Więc widzimy, że te dwie klasy aktywów, obligacje, akcje są trochę między sobą się różnią. I mogą koegzystować ze sobą. Więc teraz można by zadać takie pytanie, już zbliżamy się do końca mojej prezentacji, można by zadać takie pytanie, no to jak to połączyć? Mamy dużą niepewność na rynku, mamy dużo czynników, które się zmieniają, mamy tą inflację, mamy gospodarkę, którą mamy COVID, którym nie wiadomo co będzie z lockdownami, banki centralne, te rynki się mocno ruszają, więc co tu zrobić, żeby troszkę spokojniej inwestować, żeby mieć taki spokój w tym naszym pomnażaniu tych pieniędzy.
No więc ja przygotowałem takie dwie złote reguły, one nie są niczym odkrywczym, natomiast one po prostu działają. Pierwsza reguła to jest dywersyfikacja. Trudne słowo, którego kiedyś na studiach nauczyłem, ale ono rzeczywiście działa i mogę Państwu powiedzieć, że profesjonalni inwestorzy, czyli zarządzający funduszami, zawsze praktycznie stosują dywersyfikację. Ja jeszcze nie widziałem takiego funduszu, który miałby jeden pomysł inwestycyjny tylko w środku. To zawsze jest kilka rzeczy, które mogą wypalić, jak mówiąc potocznie. Czyli istota tej dywersyfikacji się sprowadza do tego, że mamy kilka klas aktywów w portfelu, czy kilka czynników, które mogą nam zagrać albo nie, no i ewentualne spadki jednego z nich mogą być zrekompensowane wzrostami innych. Tak właśnie się dzieje dzisiaj na rynkach obligacje versus akcje. Kiedyś mi ktoś powiedział, że można to porównać do koszyka jajek, czyli nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, bo jak nam się ucho urwie, to będziemy mieli wszystkie jajka pobite i to nie jest mądra strategia. No i rzeczywiście tak można by to przedstawić obrazowo. Natomiast jak to wprowadzić w życie najprościej? No najprościej to zainwestować w różne klasy aktywów albo w aktywa, które mają różną wrażliwość na to, co się dzieje na świecie czy w Polsce. No więc wracając do tych funduszy, które tutaj ja przedstawiam, no to najprostszym rozwiązaniem jest wybrać fundusz mieszany i wtedy mamy wszystko w jednym produkcie. Na tym slajdzie z prawej strony widzicie Państwo przykład jednego z funduszu mieszany tutaj z naszej oferty. No i widzimy tutaj, że modelowa struktura aktywów tego funduszu to jest 50% obligacji, 50% akcji, ale jeszcze dodatkowo, czyli już tu jest dywersyfikacja, natomiast dodatkowo jeszcze te obligacje są zdywersyfikowane, czyli mamy obligacje skarbowe, mamy nieskarbowe, mamy obligacje o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu, więc takie rozrzucenie tych inwestycji powoduje nam, że to ryzyko inwestycyjne nam spada i możemy po prostu spać bardziej spokojnie. Oprócz takiego sektorowego rozbicia mamy jeszcze alokację geograficzną, czyli rozbicie geograficzne, które też możemy tutaj dorzucić i to nam zwielokrotnia ten efekt. Natomiast druga reguła, bardzo prosta, to jest regularne inwestowanie, czyli mówiąc wprost, nie inwestowanie jednej dużej kwoty na raz, tylko rozłożenie tych inwestycji na kilka momentów, albo po prostu comiesięczne odkładanie, inwestowanie w jakieś produkty inwestycyjne. I najlepiej to chyba widać na tym wykresie, to jest wykres spółki, która dosyć mocno została dotknięta COVID-em z 2020 roku. No i tutaj mamy takie trzy scenariusze. Albo kupujemy za 1000 zł akcje tej spółki jednorazowo, albo mamy regularne wpłaty przez 10 miesięcy po 100 zł. Jeżeli byśmy wybrali jednorazowy zakup i kupili tą spółkę w lutym, to skończylibyśmy rok ze stratą 125 zł. Jeżeli byśmy trafili w ten dołek i kupili tą spółkę w kwietniu czy w końcu marca, to zarobilibyśmy 2,5 tysiąca na tej inwestycji. Natomiast ja czapki z głów dla tych, którzy kupują spółkę po 70% spadku, no to naprawdę trzeba mieć mocne nerwy, żeby tak zrobić. Natomiast żeby wyłączyć te emocje, moglibyśmy kupić 10 razy, połączyć tą, jakby rozdzielić tą kwotę na 10 różnych wpłat. I wtedy co miesiąc wpłacając to, mamy na koniec 511 zł. I to jest chyba najbardziej taki obrazowy przykład tego, że rozrzucenie tych inwestycji na kilka takich etapów powoduje nam, że mamy po prostu mniej negatywnych emocji, a uwierzcie mi Państwo, że negatywne emocje są dużo silniejsze niż te pozytywne w inwestycjach, czyli bardziej się cieszymy, bardziej jest nam niekomfortowo tracić 100 zł niż zarobić 100 zł. Tak jest i tak chyba zostanie jeszcze długo. Więc ja nie mówiłem tutaj o żadnych nazwach produktów, taka jest konwencja tego spotkania, natomiast jeżeli Państwo jesteście zainteresowani szczegółami, no to ja zapraszam do kontaktu ze specjalistami ING Banku Śląskiego, a ode mnie z prezentacyjnych rzeczy to jest tyle i chętnie bym odpowiedział na Państwa pytania. Dziękujemy Tomku za te obszerne omówienie sytuacji rynkowej i jak to może się przełożyć na poszczególne wyceny właśnie aktywów. Sporo pytań pojawiło się w trakcie tego webinaru. Dużo już zostało odpowiedziane na te pytania, ale część pytań jeszcze pozostaje tutaj do odpowiedzi. Wśród nich właśnie o pytanie o inflację. Tu mam takie obszerne pytanie. Czy te predykcje obniżenia inflacji mają realne podstawy? Mówią one o inflacji 3,5%, ale w odniesieniu do jakiego okresu? Do sytuacji z połowy 2020 czy z końca 2021? Jeżeli punktem odniesienia ma być koniec 2021, to oznacza to nic innego jak to, że ceny będziemy mieć wysokie, tak jak
na koniec 2021 plus jeszcze 3,5%, a to znaczy, że nasze oszczędności mocno stracą na wartości nabywczej. Czy tak to należy rozumieć? Okej, dobre pytanie, dziękuję za nie. Jest to tak, że ta projekcja inflacji NBP, ona nie mogła być robiona w listopadzie, tylko wcześniej. Ta dynamika inflacji w ostatnich miesiącach dopiero nabrała tempa, dlatego też już wiemy, że ta prognoza jest za niska. Jak popatrzymy na prognozy inne niż NBP, czyli takie no bardziej rynkowe, bardziej z banków komercyjnych, to zobaczymy, że inflacja, ten szczyt inflacyjny jest znacznie wyżej niż w prognozie NBP, oraz to zejście jest mniejsze, jest mniej takie strome. Czyli można by założyć, że przyszły rok będziemy mieli cały czas z podwyższoną inflacją. Może to nie będzie 10 czy 8, ale wydaje mi się, i tak nasz taki bazowy scenariusz jest taki, że średnioroczna inflacja w przyszłym roku może być powyżej 5. Więc zejście do poziomu 3,5 może być ciężkie. No ja bym się tu nie chciał odnosić do szczegółów tej projekcji NBP-u, dlatego że no ona jest... Powszechna jest opinia na rynku taka, że ona jest za niska. Dobrze, dziękuję Wojtek. Mam jeszcze kolejne tutaj pytanie. Jaki jest ogólny wniosek dla inwestujących? Poczekać, na co w głównej mierze zwracać uwagę, tak żeby choć po części mieć pewność, że kapitał będzie bezpieczny lub ma potencjał na wzrost. Mówię tu o funduszach inwestycyjnych. Tak, no to ja myślę, że znaczy tak, no, jak nie znamy profilu inwestora, nie znamy horyzontu inwestycyjnego i tak i apetytu na ryzyko, czyli tej oczekiwanej stopy zwrotu, no ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ale mogę ogólnie odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, żeby nie stawiać tych inwestycji tak zero-jedynkowo, czyli dzisiaj kupię za 100% moich środków, bo uważam, że to jest już dołek, albo dzisiaj sprzedam, bo już nie mogę wytrzymać tych emocji negatywnych, bo cały czas tracę z dnia na dzień. Rozłożenie tych decyzji inwestycyjnych na kilka punktów pomaga, a to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest ta pierwsza zasada, którą pokazałem, to jest dywersyfikacja. Czyli my, jeżeli włożymy nasze pieniądze w różne segmenty, w różne klasy aktywów, to powinno nam zapewnić no, takie zróżnicowanie. Więc jeszcze raz, jeżeli wszystko będzie nam nagle na świecie spadać, co jest na rynkach, na giełdach, no to trudno będzie się ochronić przed tym, ale w większości tak się nie dzieje. W większości jest jednak tak, że jednak jedne aktywa rosną, drugie spadają. Więc dywersyfikacja jest chyba tutaj odpowiedzią na to pytanie. Okay, dziękujemy Wojtek. Sporo też pytań mamy tutaj na temat wyceny surowców. Mam jedno takie pytanie. Czy powiesz coś o przewidywaniach co do surowców oraz powodu ich ostatniej przeceny? Okej. Jest tak, że surowce, one bardzo mocno urosły. Przez ostatnie półtora roku one zrobiły 70%, więc nawet korekta 10% na tej klasie aktywów mnie by nie zdziwiła. Przez ostatnie 3 dni zobaczyliśmy, czy 4 dni zobaczyliśmy no tam 7% czy 8%, jeżeli popatrzymy na taki szeroki koszyk tych surowców. Więc ja uważam, że temu rynkowi należy się pewnie korekta, natomiast jeżeli ja bym nie timingował tego rynku, znaczy nie próbował łapać górek i dołków, tylko po prostu popatrzył na długoterminowe perspektywy dla tego sektora. A długoterminowe perspektywy są takie, że jeżeli mamy mieć wzrost gospodarczy, a takie są założenia, jeżeli mamy mieć inwestycje spółek, które w końcu, no w końcu będą inwestować, do tego się nakładają projekty infrastrukturalne rządów, które też pewnie będziemy mieli, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zaraz pewnie. Do tego jeszcze mamy to, o czym się dużo nie mówi, ale cała agenda ta przejścia na odnawialne źródła energii też wymaga surowców. I te ceny surowców wydaje nam się, że są w długoterminowym trendzie wzrostowym, więc takie przeceny, jak mamy teraz, one się zdarzają. Powód jest taki, że, no, że boimy się ogólnie na rynkach nowego wariantu wirusa i nowych lockdownów i schłodzenia gospodarki, stąd też spadki surowców. A inna rzecz jest taka, że one po prostu w niektórych miejscach bardzo mocno porosły, więc jedno i drugie powoduje, że teraz mamy korektę, natomiast ja bym nie podchodził do tego jako końca historii surowców. Okej. Dziękujemy Wojtek. Tu mam jeszcze pytania na temat sytuacji na rynku akcji. Pytanie dotyczące takich przewidywań, tak? Który segment spółek będzie się lepiej zachowywał? Czy z WIG-u 20, czy małe i średnie spółki? Czy można liczyć na rajd Świętego Mikołaja? Znaczy tak, rajd Świętego Mikołaja to jest pytanie, które zawsze w listopadzie dostajemy i ja odpowiadam statystycznie. Statystycznie rajd Świętego Mikołaja jest. I jeżeli byśmy opali się na statystykę, to powinniśmy grać pod rajd Świętego Mikołaja.
Natomiast my w funduszach inwestycyjnych, szczególnie w rozmowach z klientami, nie polecamy spekulacji na funduszach. My raczej chcielibyśmy, żeby klienci długoterminowo inwestowali w te produkty, a nie timingowali, czy w listopadzie wyjść, a w grudniu znowu wejść. Więc na pytanie takie, czy do końca tego roku lepszy WIG20 czy MISIE, no to jest bardzo krótki okres. Jednomiesięczną predykcję dla danego rynku jest bardzo ciężko zrobić, więc ja bym chyba na to pytanie nie odpowiedział. Bardziej bym się skupił na tym, co będzie w przyszłym roku i jeszcze następnych, jeżeli chodzi o te duże spółki, małe spółki. No i tutaj jest sytuacja taka, że te duże spółki mogą sobie radzić lepiej w tych momentach zawirowania, bo one mają mocniejszą bazę kapitałową, więcej możliwości przetrwania tych ciężkich czasów. Natomiast z drugiej strony ten polski indeks akcyjny zbudowany jest w dużej mierze po pierwsze z banków, po drugie jest duży tam udział Skarbu Państwa i to czasami przeszkadza szczególnie zagranicznym inwestorom. Natomiast te małe spółki, one bardziej są wrażliwe na przykład na wzrost kosztów, ale one są bardziej zwinne, bardziej elastyczne. Więc jeżeli mamy taką ekonomię, która się szybko zmienia, to wydaje mi się, że te małe spółki mogą być bardziej, szybciej się do tego dostosować. Okay, dziękujemy, Wojtek. Kolejne pytanie. Czy w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej poleciłby Pan inwestować w akcje czy obligacje? I w jedno i drugie. Ja nie jestem, nie wiem, co będzie za miesiąc na rynku. Ja mam swoje jakieś przewidywania, ale też mam scenariusz B i jeszcze scenariusz C. Wiemy, że obligacje mają ze sobą bardzo ciężki okres, najgorszy okres w historii polskich obligacji skarbowych, jeżeli patrzymy na indeks, więc trudno jest podejmować inwestycje o tym, żeby po czymś takim z lekką ręką zainwestować w obligacje. Natomiast tak jak pokazywałem na jednym ze slajdów, bardzo już dużo tego negatywnego wyniku zostało w obligacjach wycenione, więc dla mnie obligacje powinny być częścią portfela. Ja tutaj nie mówię, bo też nie znam klienta, nie wiem, jaki jest profil ryzyka, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jak bym to podzielił, akcje, obligacje. Natomiast ja bym jedno i drugie miał w swoim portfelu. Okej, dziękujemy, Wojtek. Tu jeszcze mamy kolejne pytanie. Dlaczego oprocentowanie obligacji NBP na tę chwilę stoi w miejscu, mimo podwyższenia stopy depozytowej? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Oprocentowanie obligacji NBP... No to jest instrument, który jest trochę obok funduszy inwestycyjnych, trochę obok depozytów bankowych, trochę obok giełdy. To jest tak naprawdę instrument, który ja rozumiem, tak prywatnie mogę powiedzieć, to ja rozumiem trochę jako takie zachęta Polaków do oszczędzania, do stworzenia sobie jakiejś poduszki bezpieczeństwa. Na te obligacje nie bardzo działają takie rynkowe zmiany, albo przynajmniej nie wprost, albo nie szybko. Więc trudno mi powiedzieć, jak to dalej się będzie kształtowało, no dlatego, że tutaj proces decyzyjny jest mi nieznany, jak podejmowana jest decyzja o zmianie oprocentowania tych obligacji, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Okej. I kolejne pytanie, czy planowane na przyszły rok luzowanie monetarne będzie miało przełożenie na rynek akcji i obligacji? Znaczy tak, no po pierwsze planowane na przyszły rok luzowanie monetarne, nie wiem, o co dokładnie tutaj chodzi, wydaje mi się, że to jest raczej w drugą stronę, czyli będziemy mieli nie luzowanie monetarne, tylko zacieśnienie monetarne, czyli będziemy mieli wyższe stopy w przyszłym roku, w styczniu i prawdopodobnie w lutym jeszcze będziemy mieli podwyżki. Jednocześnie bank centralny, trzeba pamiętać, że bank centralny cały czas skupuje obligacje, czy skupował ostatnio, więc jeżeli to też zostanie wyłączone, no to tym samym będziemy mieli też jakiś wpływ na rynek. Każde działanie banku centralnego ma przełożenie na rynek akcji i obligacji. Tak jak widzieliśmy, działanie banku centralnego mocno spowodowało mocną przecenę obligacji, między innymi to działanie banku centralnego. Natomiast też trudno byłoby zrozumieć, dlaczego bank centralny nie reaguje na inflację, więc ja jestem przekonany o tym, że w dzisiejszej gospodarce banki centralne, w dzisiejszych rynkach finansowych, banki centralne mają dużą rolę do odegrania w tym, co nas otacza i w rynkach, w giełdach i w rynkach obligacji, więc tak, bardzo uważnie obserwujmy działanie banków centralnych, bo to jest jeden z najważniejszych czynników. Dobrze, dziękujemy, Wojtek. Kolejne pytanie, czy teraz jest sens dokonać konwersji funduszu obligacyjnego na mieszany? No to znów bez rozmowy bezpośrednio z klientem trudno mi jest coś takiego odpowiedzieć na takie pytanie. Tak jak powiedziałem, dużo złego już się na obligacjach zadziało. Wielu klientów było zaskoczonych tym ruchem i taki negatywnie zaskoczonych, dużo negatywnych emocji tam było. Fundusz mieszany dla mnie jako
jak ja bym był nieprofesjonalnym inwestorem, to co bym wybierał, to bym wybierał fundusze mieszane albo złożył sobie taki fundusz mieszany z dwóch innych funduszy. Więc dla mnie w długim terminie to jest lepsze rozwiązanie niż posiadanie tylko funduszu obligacyjnego. Natomiast wprost odpowiadając na to, czy zrobić konwersję z jednego do drugiego, no jeżeli tak, to na pewno nie na całość środków. Znowu stosujemy metodę rozkładania tego na parę kroków. Rozumiem. Dziękuję, Wojtek. No, mamy godzinę 19, także koniec, zbliża się koniec webinaru. Na pozostałe pytania przygotujemy właśnie odpowiedzi, także będzie to udostępnione na stronie banku. Jednocześnie zapraszamy Państwa na kolejne webinary organizowane przez ING Bank Śląski. Ja bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję naszemu gościowi, ekspertowi z Investment Partners TFI, Wojciechowi Gudnemu. Ja również Państwu chciałbym podziękować serdecznie za uwagę. No, powodzenia w inwestycjach. Ja wiem, że to nie są łatwe czasy i wiele emocji nas otacza. Natomiast tutaj no, stosowanie paru reguł prostych może nam pozwolić trochę tak sensownie i spokojnie podejść do tych inwestycji, bo pomnażanie majątku to jest to, co jednak chcemy robić, wydaje mi się. Także dziękuję jeszcze raz.